Odin is with us! Hej, siemaneczko, z tej strony Mruk. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy po rozmowie z Haitanem i aktualnie będziemy zajmować się szukaniem sojuszników, lecz zanim porwiemy się na zadanie główne, jest tutaj obok nas jakieś malutkie bogactwo, które sobie zbierzemy. Idziemy w jego kierunku. Muszę poćwiczyć, bo oczywiście miałem z tym problem. Sto metrów do bogactwa. I zaraz je zdobędziemy. Wszyscy na pewno będą od nas chcieli, byśmy pomogli im w budowie. No, ale nie wszystko od razu, nie? Troszkę się powspinamy. No i gdzie to bogactwo? Czyżby to było pod wodą? Ewidentnie na dole gdzieś. Czyli tu musimy to wysadzić. I wracamy po panek. Co to? Wypuść świetnika? Dziwne. Nie wiem co to. Ale gdzieś tu jest banek z olejem. No dobra. To zadziała w wodzie? Nie, to nic nie da. To musimy rzucić chyba. Okej. Czyli druga próba będzie. Ciekawe, czy to przeleci przez ten wodospad. Przeleci. Okej, tylko teraz, żeby się nie poparzyć. O, mamy tu jakieś minerały i to ile? Ale to tylko ruda żelaza, no, która się na pewno przyda.
tu mamy to zebrane. Koła. Jest i tam skrzyneczka. Kartka na zwłokach, donosiciel. Ciekawe. Lina skóra. To czytaliśmy. No dobra, czyli to bogactwo mamy zaliczone i teraz byśmy musieli udać się do głównego zadania, które kieruje nas tutaj. Od razu byśmy dokonali synchronizacji, a że jest to blisko tajemnicy, my ją wykonamy. Tam aż 1000 metrów. Ważnie? Troszkę daleko. No dobra, to widzimy się bliżej tej tajemnicy. No i okej, dotarliśmy tutaj. Jest tu jakiś wrogi nam obóz. Może byśmy się ich przy okazji pozbyli. Słuchajcie, bo chyba się chyba zauważyli. Nie zorientowali się. Zajrzyjmy się, gdzie są nasi przeciwnicy. Jeden jest tutaj, zaraz go zdejmiemy. Kolejny jest tam. Trzeci. Czwarty. Pod nami jest jeden. Komera rest. Zaraz, czy my tutaj już nie byliśmy? No tak, my tu byliśmy, przecież tutaj spuszczaliśmy ten łańcuch. Ale coś tu ewidentnie się znajduje. Sztaba tytanu, no na pewno się przyda. Przecież my tu już byliśmy. No tak. Przy okazji pojawiły się te dwa małe bogactwa i to jest po drodze tutaj do tego obozu. No dobra. Musimy dostać się na drugą stronę. Powoli się zbliżamy. A,
Ciekawe, kogo tu spotkamy. Co to będzie za tajemnica? Dzięki na mnie. Ilu ich tu? O kurczę. Ale się rzuciłem. Zobaczcie, nie, jak atakują. Jeszcze jeden jest? No trochę dały nam w kość. Ale jakoś to przeżyliśmy, kurczę. Tylko oczywiście znowu straciliśmy zapasy jedzenia. I działa tu fajnie te automatyczne łupienie. Już mamy odzyskane nasze zapasy. Bo nie działa to automatyczne łupienie. Nie wiem teraz w końcu, czy już to mamy, czy jeszcze nie. Woda żelaza. No dobra, czyli wilki mamy załatwione. Co tutaj się dzieje? Once free of those disgusting dung crates, the house will be clean again. It's over between Dagolath and I. A man that disgusting. My child, your home is cursed with shit. I wish I could laugh, but I cannot. Yes, that rank odor is from the devil. The devil who produced me with this prick. Oh, that smell. He dips his arrows in cow dung and never washes. Says it brings him luck. We're doomed to choke in father's shit house. The cow dung he keeps is in those crates. It has mutated into the most unholy of pungent monsters. Oh, oh. These berries are the only thing keeping me alive in the face of such a vile smell. No i co mam tu zrobić? Something is not right. Nie, nie możemy tego uszkodzić. Ten malinki, to sobie uzupełnimy zaraz jedzonko. Need to be careful here.
Można rzec, że ktoś im podłożył świnie. No, uzupełnione. Jest. Something is not right. Cieszę się bardzo. Wyjmę te malinki. Pasy pełne, okej. Okay. Czy przydałoby się jeszcze rozbudować tą sakiewkę? Czy możemy ją rozwinąć? Nie możemy, potrzebujemy surowców. Okej. Okay. Zaraz porozmawiamy z nimi, ale zanim to zrobimy, to sprawdźmy, co tu mamy do zebrania. Drogi ojcze, nasz dom został potępiony, zamieniając się w diabelską klołkę. Zastanawiam się, czy nie wrócić do twojego gospodarstwa w Fuli. Nawet woń gnoju nie wkręca nosa na drugą stronę, tak jak smród, który roztacza Degolas. Nie zwę teraz swego męża inaczej, jak moją małżeńską pomyłką. Proszę, prześlij mi jakąś pomoc. Łuk, ocet i balię. Jeśli to możliwe, z uszanowaniem. Propas mercy. Zapasy mamy pewne? Zaraz porozmawiamy z nim tutaj. Stink from those crates is gone. But in my experience, if you do not cure the sauce, shit returns. My father, Digolas. He's a famous archer, but he never washes. Never. I'm going to confront him, that pox. Mother, I'm going to get father back. I've had enough. Change is in the air. Literally. Cieszę się. Co to jest zakończone zadanie? Tam jest ojciec. Father, the war is over. Our home is clean. You can stop sinking up the earth. Take a bath. Ow, my mother! Ah! I'm soaked! Ah, water! I hate water! My coating is gone! My layer of sacred warrior shit has run off! Mother, you won't believe it! Father has been cleansed! We can live without the toxic clouds he once produced! Thank the good Lord! Baptized again, my beautiful Degolas. My love, you are finally clean! Our home also! Come here, my love, I can see your skin again! Jeszcze nam nie zaliczyło, czyli musimy porozmawiać z tym typkiem jeszcze. How does it feel to be clean again, Degolas? This clean feeling is strange to me. I was happy as a degenerate mudball. I never worried about these vain ventures. Your desires are not always those of your gods, your family and your, well, those you lie with. I feel I've sold my warrior self. The grime inspired my bow. My shit arrows would strike fear into my foe's nose. Well, I'm certain your arrows will still fly true. You did not lose your archer skill. Only time will tell. Be well, stranger. No i teraz to koniec tego zadania, czyli mamy pierwszą tajemnicę, ale w innym okręgu. A, czyli to jest ten, o nie, no. On się udał, ten, mam na myśli oczywiście Sigurda, on się udał tu. Dobrze.
Dobra, musimy dostać się tutaj. Po tą skrzyneczkę. I było gdzieś tu coś jeszcze. O kurczę, blisko tutaj jest. Siewca, może zobaczymy, jak on wygląda. Może go zaatakujemy. Idź, Eivor, idź. Kolejny. Nie no, temu chyba nie damy rady. Damy mu jeszcze rady. Wydaje, no. Dobra, sprawdźmy te dwa bogactwa i ruszamy do fabularnej. Nie są nam przyjaźni ludzie. To za lokacja. Kurczę, coś tutaj jest. Spróbujmy zrobić to bez żadnego wykrycia. Może nam się uda. I nie. Idzie, idzie. No chodź, 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 przyjacielu. Stało się. Zorientował. Jak mnie goni. God won't let us lose. Get behind if you can. Do widzenia panu. Kurczę, ten tak rzuca się. Psza na kołnierzu. Spokój się, gościu.
dobra. Tam cię nie zauważyli. Tam ci też. Możemy działać dalej. Kurczę, to ten zlota tu się kręci. I chcą coś? Tam się dostał. Dałoby się uzupełnić zapasy jakieś. Piantem. Tutaj nic nie widzę. No dobra, to udajmy się tam po cichu. To chyba ty wykrył, nie? Dobra, pozbędziemy się tu tego jeszcze. Który sobie, kurczę, idzie następny. Odwrót. Zdjęlibyśmy go tutaj, niech tam sobie porozmawiają. Jakaś skrzynia do zebrania. Byliśmy jakiś topór. Tu coś jeszcze mam. Rozkaz Wigmunda, żołnierze Boga, zabicie wszystkich pogan, którzy wymkną się po ataku na Grand Bridge, ale nie podpalajcie łodzi pomalowanie na żółto, należy ona bowiem do orędownika naszego zwycięstwa. Łódź pomalowana na żółto, musimy to zapamiętać. My teraz udajemy się tutaj. Patrzcie, tu chyba dwa bogactwa. Może je, bo one były wcześniej, nie wiem, nie pamiętam. Ale tu jeszcze jest jedno bogactwo. Mam nadzieję, że ten gościu tu nie wejdzie. O nie, ten wstał teraz. Nie wstał. Wsiadł z powrotem. Gdzie te ostatnie bogactwo? A co, tego nam nie zaliczyło, co? Musimy go szybko stąd zabrać. Bo jak ten przyjdzie, to coś zauważy.
I oddalamy się stąd. Nas tu nie było. Nie, będziemy musieli tu wejść. Dobrze. Niedobrze, bo musimy ich wybić. A ten niech sobie odejdzie. Uda się tu wejść po cichu. Zauważył nas. Podejrzewa, kurczę, to idzie. Kurczę, podejrzewa ewidentnie. No dobra, mamy ich ze sobą. Padamy stąd. Zabieramy się teraz za wątek fabularny. Mamy chodzić pieszo, jak mamy naszego konika. Jakieś bardzo ponure miejsce. Trzy bogactwa tu, no nie chcę mi się teraz ich robić. Bierzemy je później. No i w którym kierunku teraz mam iść? Wprost, dobrze. Paszki tak na mnie. Dlaczego nie mam tego zaznaczonego? Badania. Znajdź przywódców letniej armii i porozmawiaj z nimi. No też chcę się tam właśnie udać.
i z nimi porozmawiać. Randvi mentioned this place. The last known location of the Summer Army. Okej, siedzą tu jakieś ziomki. Tu też ktoś jest. Raport Magniego. Sasi są ich całe tujiny. Nie wiem skąd się tu wzięli, ani jakim cudem udało się nas zaskoczyć, ale stało się i byli przy tym dobrze przygotowani, zorganizowani. Ich atak nas rozproszył. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko się wycofać, ale to też przewidzieli. Wielu zacnych ludzi poległo, ale ja żyję i zadaję sobie mnóstwo pytań, na które próżno szukam odpowiedzi na razie. Mamy tu się udać. Saxons caught us without weapons. It's no way to die. That's true Christian behavior. Slaughtered us in our sleep. Podzielcie się prowiantem. Trochę was okradnę, ale to wam nie przeszkadza, nie? Kurczę, no gdzie mam tutaj się udać? Może gdzieś do góry. Tam jakieś wejście jest. No i tak rozpaczają. Okej, widzę, z kim mamy porozmawiać. Hail! What has happened here? Who is asking? Eivor, of the Raven Clan. Did you and your men fail to take the village? No! No, we had it for a time. It was nothing but a cluster of waterland daub huts when we came. We made it lively. Grantbridge was a thriving hub of trade and song under the care of Suma Ayalskona. But the Saxons took it back. They appeared within the city as if rising from the shadows and drove us out. Przykro mi to słyszeć. How were you ambushed? It was like they burst out of the center of the city itself, setting a in their path, shouting some nonsense about an order of warriors. By the time I saw the fires, too many of us were killed or captured. Our Yarskuma, Summa, she bellowed a retreat and we took refuge in the ruins. But in the chaos, we were separated. She and the bulk of our forces fled northeast into the swamps. I'd follow if we were fit to. We need her iron fist. I can find Summa. Be ready when we return. She'll be deep in the fog of the Fenlands by now. Find her longship. That's your best bet. No dobra, czyli musimy odszukać Somę. Musimy odszukać Somę. I oczywiście musimy. Co to zrobimy? Zdajemy sobie troszkę terenu.
Opal, no i dokonajmy synchronizacji. Też tu sporo roboty, także byłoby to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na dalsze moje przygody w tej grze. Cześć!